Jesteśmy na skraju dzielnicy Czterech Świątyń. To wejście do tej dzielnicy. Tutaj właśnie tabliczka symbolizująca cztery świątynie. Jest synagoga, jest świątynia prawosławna, świątynia ewangelicka i katolicka. To było moje oczko w głowie, dzielnica Czterech Świątyń. Zajmowaliśmy się bardzo długo i pracochłonnie renowacją tej dzielnicy, tak aby ona mogła tętnić życiem. Mam wrażenie, że dzisiaj jest ciekawsza niż krakowski Kazimierz. Umieściliśmy tam restaurację, umieściliśmy tam miejsca, gdzie pracują artyści, no i funkcjonują właśnie te cztery wymienione przeze mnie świątynie. Fantastyczna, tajemnicza, ale też bardzo uśmiechnięta, otwarta, tolerancyjna część Wrocławia. Synagoga, która uległa zniszczeniu w latach 80. była jednym z takich najważniejszych moich projektów. Fundacja Bente Kahan i miasto Wrocław z funduszy norweskich przywróciło świetność tej synagodze. Dziś jest ona jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc we Wrocławiu. Ja sam tam bywałem z wieloma osobami, z Dalaj Lamą, z Frankiem Steinmeierem, dzisiejszym prezydentem Niemiec, z wieloma innymi ważnymi i z wieloma innymi, może nie aż tak ważnymi, ale dla mnie bardzo istotnymi osobami. Kryształowa planeta. Rzeźba symbolizująca jedność świata pomimo różnic kulturowych i religijnych. Autorką tej rzeźby jest wrocławska artystka Ewa Rossano. W barokowym ogrodzie przy wrocławskim Ossolineum inna realizacja Ewy Rossano, Angelus Silesius, pomnik Angelusa Silesiusa. Znajomi Ewy mówią, że kryształowa planeta ma buzię córeczki Ewy Rossano, a Angelus Silesius ma twarz podobną do męża Ewy Rossano. Za chwilę się o tym przekonamy, ponieważ postanowiliśmy Ewę odwiedzić w jej pracowni. Kryształowa planeta została tutaj umieszczona w 2012 roku. W listopadzie 2012 roku odsłanialiśmy Ewa i ja tę rzeźbę, żeby zaznaczyć wejście do dzielnicy Czterech Świątyń. Kiedyś był tutaj parking samochodowy, teraz króluje tutaj kryształowa planeta. I jeszcze jedna ciekawostka. Otóż Ewa Rossano studiowała we Wrocławiu i w Strasburgu. W Strasburgu do obejrzenia na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego jest inna wrocławska rzeźba o podobnej symbolice. To Zjednoczona Ziemia. Tomasz i Beata Urbanowiczowie są autorami tamtej instalacji umieszczonej na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego. A tutaj kryształowa planeta, brama do dzielnicy Czterech Świątyń, Ewa Rossano. Zanim pokazała kryształową planetę we Wrocławiu, to rzeźba ta przez kilka miesięcy stała w Paryżu przed siedzibą OECD. Jesteśmy w absolutnie zaczarowanym miejscu. To atelier Ewy Rossano. Ewa z urodzenia wrocławianka jest malarką i rzeźbiarką. Studiowała we Wrocławiu, w Strasburgu i w Jerozolimie. Zatem jest idealnie, jeśli tak można powiedzieć, sformatowana, aby pracować w dzielnicy Czterech Świątyń, gdzie mieści się jej atelier. Powiedziałem, że to miejsce zaczarowane, pełne tajemniczych znaków, pięknych rzeźbiarskich miniatur i też bardzo dobrego malarstwa. Ewa mieszka częściowo w Polsce, częściowo we Francji. Już niedługo będziemy mogli odwiedzić jej wspaniałą wystawę w Muzeum Teatru. Ja chyba dwa razy byłem. Raz jak się Ewa Rossano wprowadzała, a potem jeszcze przez moment. Częściej bywałem w miejscach, które są z Ewą związane poprzez jej większe realizacje, które dzisiaj Państwu pokazujemy, czyli kryształowa planeta, wejście do brama do dzielnicy Czterech Świątyń i pomnik Angelusa Silesiusa w barokowym ogrodzie Ossolineum wrocławskiego, zespole po klasztornym. Gdzie tworzę, ale potem...